A ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. Dzisiaj oczywiście flet na osadzie, bo jest sobota 13 kwietnia. Więc lecimy z tym odcinkiem. Ja jadę sobie sprzedać soję na sam początek odcinka, bo potem będę kosił trawę, bo potrzebuję siana, bo te krowy tyle żrą, że chyba będę się sobie zmniejszyć to w plikach, bo one żrą niemiłosiernie. To jest aż chore, że one tyle żrą. Muszę to sobie tam o połowę chyba zmniejszyć. Bo na tyle wpieprzają tego, że... No, 22 tony wpierdzielają, nie? Ale tak, żeby 12 ton zrąbały, jeden paszowóz dziennie, to nawet spoko by było. Dobra, pomyśl o tym. Ale to nie o tym. W dzisiejszym odcinku sprzedaż stoi. W sumie mogę trochę poczekać, bo ona jeszcze rosła ta cena, bo jest za 4000, no ale już nic. Już trudno. Bo tam może jeszcze był rosół z 200, nie? Ale dobra. 208 tysięcy, tak o. No i teraz jeszcze bizona trzeba sprzedać, jechać, ale to później. Ale zanim to pierw będzie koszenie trawy, no bo potrzebuje siana. No i słomy też, bo słoma się ogólnie skończyła. Tylko siano zostało mi tam może z 15-20 ton. To tyle siana zostało mi. 90 kostek, coś takiego. No to 45 ton. No ale to siano zużyję w 2 dni. Więc do sierpnia maksymalnie bym miał, więc... A dzisiaj sobie postanowiłem zapiąć dojtwara do kosiarki, bo taki... Może nie codziennie zestaw, no ale... Po prostu chciałem sobie coś dojtwara porobić. Znaczy nie to, że dojtwara porobić, tylko chciałem sobie zobaczyć, jak ten zestaw będzie wyglądał. Bo ogólnie na początku był plan... W sumie nawet nie wiedziałem, jakim ciągiem to kosić tę trawę. No ale dobra. I na pewno już wiem, że muszę mieć nową łąkę. Dokupić łąkę, no bo to jest za mało. Bo ja to praktycznie od sianek osób do sianek osób będę zużywał. Więc muszę na pewno sobie w tym modzie to zmniejszyć. Bo to jest przerąbane. Bo to za dużo źle to w ogóle, ta zwierzyna. No, co prawda dużo daje tego obornika i gnojowicy, no ale to też chyba bym się trochę sobie zmienić. No ale to tam najmniejszy problem jest. 9,5 metra, a bo wały sobie zmieniłem, tego nie powiedziałem, nie pokazałem, ale to tam. Może później. Oczywiście miniaturka jest z nowego nabytku, jak najprawdopodobniej się domyślam, a wręcz na pewno. Tutaj oczywiście do zera dokoszę sobie od razu, bo tak się zawsze kosi. Jak jest droga, to od razu się do zera kosi. Tak po prostu się nauczy. Tak po prostu zazwyczaj każdy robi, żeby nie jechać dookoła i trawy nie miatać. No i tak to jest. No i jedziemy z tą trawą i później pojadę pod nowy kombajn. W sumie to logiczne, nie, że komuś, skoro sprzedaję bizona, to muszę mieć coś za bizona, żeby kocić, tak? Więc akurat tutaj zbytnio... Jakby to powiedzieć, nie zabyłem, no ale... Nie no, dzisiaj tego już nie będę przewracał raczej. Bo to jest odcinek na dziś. Bo ogólnie miałem plan jeszcze to przewrócić. I dopiero pojechać kosić, no ale... Ale jednak chyba bardziej mi się opłaca to kosić, niż przewracać, bo przewrócić to ja mogę sobie poza odcinkiem. Chyba tak zrobię, że to poza odcinkiem przewrócę, a w kolejnym odcinku będę się żegnał z moją prasą, sypą. No i tutaj będę sobie ogarniał te siano dalej do końca. To będzie chyba ostatni... Tak, ostatni pokos to będzie na siano. Znaczy na siano, nie na siano, ostatni pokos, tylko chodzi mi o to, że ostatnie prasowanie. Właśnie nie wiem, czy prasowanie siana, czy słomy, żeby zrobić ostatnio. Bo przydałoby się coś ogarnąć, jakąś już prasę do bel. Więc dobra, zobaczę, coś wymyślę, coś ogarnę. Bo na pewno kosiarka 3 metry, to tam wie to tam robotę robi jeszcze, tak?
No ale teraz jak dojdą łąki za niedługo, to pewnie jakąś kusiarki do przodu się ogarnie. Tak przynajmniej sobie myślę. No, ta łąka nie jest duża, no nie ukrywajmy się, no. Nie ukrywajmy się, że ta łąka nie jest duża, to raz, a dwa, że... Że teraz tego siana potrzebuje, potrzebuje. To jest sezon siódmy dopiero niby, a już kurde mam tyle pól kupionych tutaj. Ale to dobrze, dobrze, bo przynajmniej będzie szybka seria. A czy szybka seria? No to nie jest szybka seria, no bo wiadomo. To jest 50 odcinek. Dokładnie tak, to jest 50 odcinek już. Znaczy na pewno do końca roku ja skończę tą serię. Mam taki plan. Dlatego są dwa odcinki w tygodniu. A czy do końca roku... Nie wiem, dobra, nie wiem co chciałem powiedzieć. Ten Fred na zasadzie to jest fajna seria, tylko najgorzej jest tutaj jakieś przewijanie, to jest dramat z tymi zwierzętami. Są dwie opcje, albo wywalić tego moda, tylko że znowu jak wywalę tego moda, no to jest to fajnie, bo jest tutaj cielak i wiadomo, nie, jałówka i potem dopiero wielka krowa. Ale no, będę musiał nawet to żarcie sobie zmniejszyć, bo ja z tym nie wyrobię. Bo ja z tym naprawdę nie wyrobię. To jest za dużo. Dobra, jak już jestem tu w sumie, to obiadę to dookoła i wtedy w środę tym skoszę i tyle. No ja zaraz muszę sobie poogarnąć tutaj wszystkie rzeczy, wszystkie save'y, no ja tu zaraz wszystkie save'y muszę poogarnąć po tym odcinku, bo ja dzisiaj już nic nie nagrywam, bo jest piątek, no i mam zajętą chatę, więc nie mogę nagrywać, a jutro jest sobota, więc mogę rano nagrać do tam powiedzmy 12, bo nie wiem czy będę wieczorem w domu, jeżeli nie będę, no to nie będę i tyle. Jutro sobota, więc na pewno bym musiał sobie ogarnąć wielmoże od początku, albo nie, pierw głosowe, a potem wielmoże. Bo najważniejsze są głosowe, czyli flet na osadzie, kolejny odcinek. Ellengrad, Enkrik, znaczy Ellengrad jest jeszcze nagrany, ale no na piątek, tak? Do piątku to wiadomo, jeszcze trochę daleko, więc może na ten piątek sobie odpuszczę tego Ellengrada na razie, nagrywanie. Ale takie tam... Ale M-Click na pewno będzie musiał być nagrany. Myślę, że trzy głosowe odcinki to nie będzie problem, czyli Ellengrada, M-Clicka nagrać... No i Fleta na osadzie. Bo to są moje trzy chyba serie takie głosowe. No bo innych chyba serii już nie mam. No nie, w sumie nie mam innych serii już głosowych. Tylko te trzy są. Bo 2000 krów to wiadomo, timelapse, no i wielmoże to też timelapse, więc... Tam to mogę półtorej godzinki i mam nagrane, tak? No wiadomo, to wyrenderować i wrzucić. No najdłuższe jest to wrzucanie zawsze, no mój internet jakiś tam zabójczy nie jest, no ale... Ale najgorszy też nie jest, bo zawsze mogło być gorzej, nie? Kiedyś to ja odcinek 10 godzin wrzucałem, więc kurde. Na godzinę miałem chyba 6%, czy jakoś tak to było, nie? Nie, na godzinę 10% było, o. Tak było, no. Na godzinę było 10%, to pamiętam. A teraz taki odcinek to 30 minut i jest wrzucony. To kurde, pamiętam jak na początku i zaczynałem z YouTube'em, to przyciekał miał codziennie odcinek mieć nagrany, wrzucony, to ja bym się zabił. Ja bym po prostu nie dał rady. Jeszcze teraz jak do roboty chodzę, no to powiedzmy bym kompa włączał o 17. No dobra, 16.30 jestem w domu, no to jakbym od razu włączał, no to 17.30, 18.00, 19.00, 20.00, 101.30. No to bym tylko po pół filmu mógł przesłać. Ty. Czyli raz na dwa dni by był odcinek.
Mówimy fajnie, że raz na dwa dni odcinek, no ale weź tyle godzin siedzieć, no weź 10 godzin siedzieć przed kompem, żeby film sobie wrzucić. Wiadomo, że w tym czasie bym grał sobie i dalej nagrywał, no ale bez przesady. Co normalny będzie siedział 10 godzin z wrzucaniem filmu. Co ja to bez wałka chodziłem? Nie może. No i zapnę sobie. Znaczy się za słabo, no bo wiadomo, zasław jest większy. Raz, że większy i bardziej. Bardziej mi pasuje do tego ciągnika i tyle. Czy będzie nowe pole? Kupione? No, może tak. Miać! No ale za to jest piękne. Ogólnie taki zestaw Realu u mnie jeździ. Też ten D4 z tą przyczepą, z tym zasławem. Tylko tam jest inny kolor, bo tam jest czerwony zasław akurat, no ale to tam już... To tam jest też taki tam szczegół mały, nie? A ja się rozłączę tu chyba na łące, tak sobie myślę. No i dobra, wsiadam do Bizona i jadę go sprzedać, bo trzeba nowy kombajn kupić. Dobra, tego za 5000 tak sobie sprzedam. Bo w sumie miałem... A dobra, mógłbym go na przód sobie założyć. Aj, teraz nie pomyślałem. Oj, postawię sobie tutaj mikser za 50000. Też nie powiedziałem. Też dobrze, że wziąłem sobie wózek. Też dobrze. Tak, bo to miałem zrobić, że miałem sobie ten header naprzód zaczepić, ale ja zapomniałem konkretnie o tym. Ja kompletnie to zapomniałem, bo tutaj na garderze miałbyś header, to po prostu tutaj by było wszystko gij. Nie byłoby lipy. Przejadę. Dobra, nie patrzę, wyjeżdżam. Akurat pusto było, więc luks. Więc luksusowo. Dawaj, grzejemy. Nie wiem, ile ten nowy kombaj będzie miał na godzinę, ale też pewnie około 25. No, to tam akurat nie problem, tylko mnie bardziej interesuje... Znaczy, ja wiem, jaki tam jest header. I tamtym kombajnie to już powiem wam, że naprawdę będzie szło. Tam nie będzie wstydu wtedy kosić. FNZ Bizon Gigant. No 6,5 godziny zrobił u mnie. 4 sezony pokosił, tak? Czy 3? 3 chyba. No. Okej. Okay. No. Nie. Na kto może być? Jest tam. Tu prawdopodobnie będzie moje nowe pole. Jak się uda kupić. Ale to jeszcze nie wiadomo. To zależy, czy będę miał pieniądze, czy będę musiał dobrać sobie kredytu. To też jest bardzo ważna kwestia. A tam jest pszenica. W sumie fajnie było mieć tutaj pszenicę kupioną. Ciekawy jest, z tego Bizona dostanę, nie no? To mi ciekawi fest. Cieszę, że 25000 powinienem dostać. Więc na kombaj powinno było się stać. Na header raczej też. A na wózek? Nie wiem. Zobaczymy. $3800 sprzedaj. Do tego wózek za 1000, to 4800 i biznes za 21, powiedzmy. No to 26000, no 25700 dokładnie. Teraz trzeba iść tutaj do technologii kombajnów.
Wiesz, że nie ma takiej technologii nawet. Bierane są nowy kombajn. Kombajn to jest. No nie, że się skrył. To jest ten dokładnie. Czterysta dziesiątka, nowo mocniejszego chyba na razie nie potrzebuje. Nie wiem. Czterysta dwudziestka to miało. O! Miało być 420. Tak, dokładnie w tych starych naklejkach to chciałem. Harvester Sound Classic, dobra, to nie. To zadłuchała. A to do, dobra, to tak, tak, tak. Dodatkowe światło, tak. Dobra, damy wszystkie, najwyżej później zmienię. Czy tak. Znając, że się to zapomnę. Dodatkowa ochrona. A założę sobie. Nie wiem po co, ale sobie założę. Może później to ściągnę, zobaczę, czy mi się będzie podawać. Pas ostrzegawczy, tak, by mi się to podobało. To oczywiście nie. To jest niepotrzebne i tam seria zlecenia też jest niepotrzebna, więc skrót. 202 tysiące. No i C kombinacje. Oczywiście 7,5 metra. 22 tysiące. Naklejki stare. To gówno wyjąć. Gdzie te naklejki są? Dobra, jestem stary. 7,5 metra kub. Teraz pytanie, czy mi wózek to sięgnie? A, no tak, dobra, to jest... No to na V750 może mieć drogowe. Dobra, to wyjąć. I kup. 3000, no to mam jeszcze 12 tysięcy na koncie. Nie ma lipy. No jest mój nowy byk. Nie, ten kombajn to od 11 jest już w modach, nie? No od 11 ten kombajn był już. Nie, no teraz to będzie szło, 7,5 metra to on będzie zamiatał. Aha, wiedziałem, że złapie, no bo to jest specjalny z jego modelu wózek, więc musiał złapać. Dobra. A tutaj trzeba dołożyć 40 tysięcy. Czy tu kogoś? Nie no, ten kawałek chciałem, więc... Ale nie jest wyrośnięty chyba, nie? Znaczy nie pamiętam jak to było. Właśnie nie. A ten za gospół? Nie widzę. Jest gotowy do zbioru. Więc może lepiej ten kawałek by go kupić. Tylko nie wiem ile tam kosztował, tam chyba 82 tysiące kosztował. O, 300 tysięcy kredytu jest prawie. Na 66 jednak, dobra. A ten kawałek? 80, a to z tym kawałkiem się pomylił. No dobra, tam już nie będę na razie cudował. Jadę kosić te dwa pola i tyle, a tamten trzecie pole, nowe, no to... A to tam najwyżej pokażę wam prasowanie. Nie będę wam pokazał różnic, tylko prasowanie i tyle. No 25, więc jadę. No to o 3 km szybciej niż Bizony. Znaczy no w sumie o 5, bo tam Bizon niby 22 pisało, że może jechać, ale jechał. No ale jechał 20, nie wiem czemu, no ale. Ale jechał 20. No i myślę, że z tym Lexionem to już będzie szło. Też będzie ta seria szła do przodu.
czas sprawdzić, czy ten otóż to... No i idziemy tu wózek zostawić. Ja mam header w tą stronę zaczepiony. Więc bym musiał... Najlepiej gdzieś tu się rozłożyć, ale tu wszędzie są moje... A nie, to nie jest moje, to jest sąsiada, ale... Nie, no tak jak mówiłem, tutaj na łące się rozłożę i tyle, nie? Tyle to już sobie przejadę. Dobra, tak mi sobie stoi ten wózek. Może być. Też nie chcę zbytnio... Nie chcę po sąsiada łące zbytnio też jeździć. Aha, to się tylko tak rozkłada. Okej, ja myślę, że to się dalej rozkłada, że to taki będzie ten. No i dobra, szybko złączę, było bałek jest, więc... Tutaj kołem po moim zbożu, żeby drzewa nie zaryć. No i lecimy, no. Wystaw rudę, złóż kombajn. Włącz kombajn, dobra, to chyba wszystko, tylko muszę kombajn włączyć tu. Nawet nie, szczerze mówiąc, nawet nie sprawdzałem, jaki ma zbiornik. Znaczy, no tam pisało, no ale no nie przeczytałem. Oczywiście na słomę, żeby nie było. Musi być słoma, no bo widzicie, że ja tam nie mam nic słomy już. Wszystko wrzuciłem do miksera. Więc słoma musi być. A siano... Siano tam jeszcze mam. Na 2 miesiące, więc... Więc siano nie jest aż tak tragedia, no ale już powoli... No ale już... Zapas muszę robić, tak? Żeby zimę przeżyć, no bo... Mieć takie gospodarstwo i nie mieć siana i kupywać sianą, to też jest takie troszeczkę chore. Się nie wiem, czy kurczę na tym robić, czy na jęczmieniu robić słomę, ten prasę, czy na siano. Chyba siano sobie ogarnę ostatnie, a słomę już sobie w belki zrobię. Chyba tak trzeba będzie zrobić. Belki już normalnie, że słomy już belki się ogarnie. To nie lepiej było teraz się wciąć i jechać już od razu na drugie pole, nie? No ale jest to sam. To jedno pole trzeba skosić. O kurde, ty! To jest około 7 ton zbiornik. Z tego co widzę, bo jest 3,5 tony, a jest 55%, no to... No to 6,5 tony, coś takiego będzie. No to 6,5 tony to wiadomo zawsze więcej niż te 5 ton, nie? Co miałem w bizony. No ale tutaj też header robi robotę, więc to tak praktycznie jakbym bizony kosił. Też wiadomo, że jakbym miał większy ten. Większą konfigurację tego kombajnu silnikową, no to 6300, no 9600, no mówiłem. Znaczy no kiedyś będzie 460, a ten ile ma? Ten ma 10,5, 11500, no to już jest fajny kombajn. Znaczy no może nie w takim malowaniu, ale... No ale chodzi o zbiorki. To on 460 to może mieć 9 coś tam, no to... No to kurde 3 tony różnicy, no to jest... To 3 tony, no to już troszeczkę jest. Więc jak będzie kasa, no to się zmodyfikuje tego Lexiona. Dołoży mu się trochę koników i tyle. No, więc więcej koni, no to większy zbiornik będzie miał. A tak na razie, no to ciężko widzę korzenie tego jęczmienia. No ale dobra. Stare GPS-ka będę używał w tym kombajnie, no bo już tak... No bo w Pizonie nie wypadało, no ale tutaj już... Może i też by nie było jeszcze w sumie, no ale... Wiadomo, założyć zawsze idzie, nie? Silosy mam puste? Chyba puste. Tak, puste.
Z tego ja też trochę będę miał. A czy no mam dwa pola? Trzy w sumie, trzy, bo kupiłem. Więc jakieś 50 ton myślę, że będę miał, no bo już mam 6 ton, a jeszcze jednego pola nie skosiłem. Tak na dobrą sprawę to ja się z tym polem dopiero rozkręciłem, bo tylko co, to raz dookoła wjechałem. Dobra, ale że szybko wysypuję, to mi się podoba. Że dość szybko opróżnia zbiornik. Więc to mi się podobaju. No teraz to można odcinki ze żniw robić. Teraz tak naprawdę do tego headera to mam odpowiednią ilość hektarów. Tak sobie myślę. Teraz jak już mam 7,5 metra, to wiadomo, to już później będzie kolejny header 9-metrowy, tak? No a po 9, no to już pewnie 12 wyjedzie, no bo tu już chyba innej szerokości nie ma. Na pewno klasy miały 10,5 metra headery. To wiem, na pewno Lexony miały 10,5 metra, no ale... No ale czy z 9 na 10,5 to jest sens przeskakiwać, nie? Teraz sobie przeskoczyłem z 5 metrów na 7,5, no to 2,5 metra, nie? A tam będzie 3 metry, no to tak. Nie wiem, ale teraz powiem wam, że jak zacząłem te paski tutaj kosić od tej strony, to tak jakoś troszeczkę spowolniło. Spowolnił ten jęczmień. Aż tak nie grzeje do tego zbiornika. Znaczy nie grzeje, no nie sypie tak jakby bardzo. A plon widzę wszędzie jest ten sam. Zbierany. No nie wiem. To ja oczywiście prosiutko sobie koszę pod prasę już, nie? Żeby też łatwiej się prasowało. To jest z tej strony pole troszeczkę lepsza. Lepsza ziemia, bo widzę od razu już na monitorku mi wyskoczyło. Na moim minimapie po prostu wyskoczyło, że jest lepszy plon. Ten na dole na początku był troszeczkę lepszy, a teraz jest znowu ten sam. Na pewno trzeba będzie zrobić tutaj ogromny odcinek z siana. To sobie jutro nagram go, bo to wiadomo, będzie na czwartek, no to... Ten odcinek jest na jutro, więc jutro już będę widział wyniki tego odcinka. No! 75%, no kurde... No nie wejdzie na dwa zbiorniki. Z takiego pola będzie... No to 13 ton, nie? 13 ton z tak małego pola, to troszeczkę jest, jakby nie było. No tutaj za dużo nie ma tej ziemi na tym polu, więc... Nie wiem, ile to jest. To coś koło hektara jest. Nie no, hektar nie, ale tutaj jest... O kurde, nie wiem nawet ile. A jak kliknę tak, to będzie widać? A, pół hektara to jest tylko. No chciałem powiedzieć, że 60 tarów, no ale 55 jednak jest. No dobra, drugi zbiornik i znowu 5500, nie? Bo tam też miałem podobną liczbę. Tam też miałem 93-94% coś takiego jak sypałem ten pierwszy zbiornik. No też nie ma sensu sypać kosić do pełnych zbiorników, jak... Nie wolno TikToku przeglądać na odcinku. Bo wiadomo, TikTok to muzyka jest i... No. No i mogą się... YouTube się może zbruć.
Bo kiedyś tam ktoś oglądał TikToki, jak pamiętam. Michael chyba, albo ktoś po prostu z kimś gadałem na kanale i ktoś TikToki oglądał. I to chyba Michael nawet był, tak sobie wydaje mi się. Oglądał sobie TikToki i po prostu, wiadomo, Discord sobie to łapał, tak? No bo on nie miał, bo tam mikrofon mu złapał i po prostu mi wrzucili mi ograniczenie. Znaczy ograniczenie, no wrzucili mi. Prawa autorskie wyskoczyły w jednym momencie, no i tyle, nie? I było, że w twoim filmie wykryliśmy utwór podlegający prawom. Nie wiem jak to tam pisze nawet. Zapomniałem. Ale wiecie co. O, Żyda nawet. No ja zrobiłem małego, ale on jest dopuszczalny. Już tyle minut. A jeszcze jedno pole zostało. Lebu gum. Nie, zatem mówiłem, te trzy drzewka tutaj wytnę z tej strony jest tamte i będzie fajny błądem. Zaraz gdzie pieca trzeba ustawić. No, kredy, no. A gdzie ma być? No, tutaj słabo sypie. Nie powiem, że nie. Tutaj pewnie coś brakuje na tym polu. Pewnie pH jest słaby. Na pewno. Na pewno jest słabe, bo widzę, że już dużo mniej zbieram tutaj z tego pola. Więc czegoś tu brakuje. Bo nawozu myślę, że nie brakuje. To też może w sumie nie. Nikt nie wykluczył tego, że nawozu nie brakuje. A za to jest trochę mało. Tak jest. Jest dobrze, no to tak. No tutaj brakuje ze 30 kilo, nie? Jeszcze. No, tu też na pewno trzeba będzie baptować teraz. To na pewno widzę. No i teraz tam... Powinien dojechać 60%. A jak nie, no to się pomyśli coś. Lęgrat? Nie wiem. Lęgrika trzeba ogarnąć na raz. No, dojadę. No spokojnie. Jeszcze miejsce zostanie. Na jeden poprzecznik kosiłem. Bo czemu nie? Wystarczy. No i tutaj pełna przyczepa będzie. Jest pełna? Teraz jest pełny. Nie ma jeszcze pełnej tej. 300 kilo zabrakło. Ale jaja. 300 kilo zabrakło. No ja no sobie logicznie nie. Bo tam było po 5800 ciągle. A jakby było po 6 ton sypane równo, to by było pełne.
Nie no, podoba mi się korzenie tych kombajnów, coś pięknego. Pojadę sobie w tą stronę. No i wtedy ten klinik sobie po prawej skoszę. Wtedy będą długie, proste, to by wyszło. Dobra. Jest pięknie. Robisz tak? Siema, o której będziesz na Discordzie? No i dobra. Wiadomo, że sama. I tak ma być. Gdzie ten krótki pokos robić? No zrobię, wiadomo, zawsze tam troszkę więcej będzie. Lebulgum. Cześć, cześć. No to cały ty mnie w dupę. Także nie wykonałem. Dojdzie do końca? Chcę nie wjechać sobie. Tak, dojedzie. Jeszcze na miejscu trochę zostanie. Także to tyle. Na razie, cześć, papa.